Sponsorem programu jest WWF. Film został zrealizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przez miliony lat to natura regulowała klimat Ziemi. Jednak później coś się zmieniło. Dzięki paliwom kopalnym zaczęliśmy przekształcać świat. Aż w końcu zagroziliśmy planecie, na której żyjemy. Jedno jest pewne. Nadszedł czas na zmianę. Nikt nie lubi, jak się go poucza. Najłatwiej to zlekceważyć i zareagować wzruszeniem ramion. Jednak krytyczne spojrzenie może pomóc. To jedyny sposób, aby uświadomić sobie, jak bardzo potrzebujemy zmian. I'm very worried because we're not taking care of the earth that we inherited and that our children should still enjoy. We need to prepare the planet for having 9 billion people on it, or 10 billion people, which is a huge challenge. Jesteśmy społeczeństwem masowym. Jest nas coraz więcej i szybko rosną nasze potrzeby i zachcianki. Kupujemy za dużo i wyrzucamy za dużo, bo produkty często są słabej jakości na jeden sezon. Kiedyś było inaczej. Ten zakład otworzyłem ponad 37 lat temu. Wtedy roboty było do czorta i ciut-ciut nie dawaliśmy rady. Dziś roboty jest figa. Szewcy to dziś zawód na wymarciu. Zamiast naprawiać, ludzie wolą kupować nowe. Zmieniło się to, że kiedyś był to but, była skóra, podeszwa była jak należy. Dziś jest badziew, kto to będzie naprawiał. Coś się dzieje, to śmietnik ich do widzenia. Naczelną zasadą naszej cywilizacji jest konsumpcja. Ma to swój efekt uboczny. 3,5 miliona ton odpadów dziennie. 145 tysięcy załadowanych tirów. Tyle śmieci na całym świecie produkujemy każdego dnia. Coraz więcej tych śmieci ludzie wyrzucają, coraz więcej rzeczy jest opakowanych i wszystkie te właśnie opakowania lądują w koszach. Mamy roboty coraz więcej. Każdy wyrzucany przedmiot to strata cennej energii, co przyczynia się do zmiany klimatu. Konieczna jest rezygnacja z modelu gospodarki produkującej taką ilość śmieci. Przyszłość to system o układzie zamkniętym, gdzie zamiast wyrzucać odpady, będziemy je odzyskiwać i wykorzystywać powtórnie. To nasze codzienne wybory zdecydują, czy hałdy śmieci będą nadal rosły. Kanadyjka Bea Johnson promuje ideę domu bez odpadów. Since 2008, my family of four has adopted a zero waste lifestyle and we produce one jar of waste per year. So this is the waste that my family of four produced in 2016. These are all the items that we could not apply to the five rules that we apply in our household. These are the things that we could not refuse, reduce, reuse, recycle or rot. Bea kupuje tylko naprawdę potrzebne rzeczy. Naprawia, a nie wyrzuca przedmioty i przede wszystkim nigdy nie używa jednorazowych opakowań. It's easy, it's automatic and you will not regret having embarked on a zero waste lifestyle. As a matter of fact, you'll regret not having started earlier. Możemy i powinniśmy ograniczać odpady, ale pewnie nigdy ich nie wyeliminujemy. Dlatego tak ważne jest, aby rezygnować z najbardziej uciążliwych dla środowiska materiałów. Kluczem jest pomysłowość. Wywodzę się z rodziny młynarskiej od XIX wieku. Mój dziadek, mój ojciec, ja zajmujemy się młynarstwem. Pan Jerzy stworzył alternatywę dla ton styropianowych i plastikowych jednorazówek, używanych w restauracjach i barach. Przy produkcji mąki powstaje ogromna ilość otrębów. Zamiast po prostu je wyrzucać, młynarz zaczął produkować z nich ekologiczne, jednorazowe naczynia, które mogą zastąpić plastik. Ten nadmiar chciałem zagospodarować w miarę godnie. Zagospodarowanie w postaci jednorazówek było celowe i wydawało się, że to jest dobry kierunek. Najpierw trzeba było zbudować jakieś podstawowe maszyny, które by coś tam produkowały. Zrobiliśmy jedno pokolenie maszyn, drugie, trzecie. Po kilku generacjach doszliśmy do technologii, która pozwoliła nam zbudowanie zakładu. W ten sposób coś, co było dodatkiem do młynarskiego biznesu, stało się podstawą działalności. Nasz sukces, mam nadzieję, będzie inspiracją dla innych ekoinicjatyw. Przykład polskiego młynarza pokazuje, że ekologia to nie tylko szczytne ideały,
ale też rozwiązania, które po prostu nam się opłacą. Sponsorem programu był WWF.